A co do airdrip? Dobra. Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie auto z nowego DLC, NASCAR 2021 Fun Pack. Generalnie za 2000 kredytów dostaniemy 3 takie oto wozy. Każdy, od razu powiem, ma hitbox do minusa, oponki, malowania do samochodów, jakieś banery. No i to w sumie chyba tyle. Oczywiście przed zakupem jeszcze tutaj muszę jakiegoś twórcę wesprzeć, to sobie wpiszę coś takiego. O tak, i teraz można kupić. O tak. Tutaj macie pełną listę przedmiotów, które dostajemy. A ja wam pokażę jeszcze jedną, którą można odebrać sobie za darmo. Jest to taki ślad spod opon. Też oczywiście go odbierzemy, bo czemu by nie? Zacznijmy może od Mustanga. Generalnie można używać tylko malowania dołączone do zestawu. Na pewno pozytywne jest to, że jest czarne malowanie. Czyli właśnie w ten sposób ten samochód będzie wyglądał w obu drużynach. Niezależnie czy będziecie w drużynie pomarańczowej czy niebieskiej, to auto będzie takie czarne. Lakieru nie zmienimy, oponek nie zmienimy, przyspieszenie zmienimy, czapki na głowę nie zmienimy, antenki też nie ruszymy, eksplozja po golu dowolna, ślad spod opon dowolny i dźwięk silnika też tylko i wyłącznie NASCAR. Generalnie myślę, że dzisiaj zagram po jednym spotkaniu każdym autem i myślę, żeby zrobić taki bardziej zaawansowany test do każdego auta z osobna. Jak się uda, to codziennie będzie odcinek z kolejnego auta. No i dobra, pierwszy przeciwnik znaleziony. Tak wygląda ten samochód w grze, ja go jeszcze zupełnie nie używałem. Zwinny jest, o dziwo. Wydawało mi się, że nie będzie taki zwinny, ale wydaje się być całkiem przyjemny. Ja jednak muszę powiedzieć, że jak się dowiedziałem, że będzie Mustang w Rokecie, to spodziewałem się, że będzie dużo ładniejszy. Generalnie ten model mi się jakoś tak nie podoba. Wolę nowsze modele. Ale poza tym, że teraz zepsułem, to na razie się wydaje w miarę grywalny. Dlatego strzelimy samobuja, żeby było jeszcze grywalniej. Niesamowite. Z takich rzeczy też dajcie znać, czy teraz jest już trochę lepiej ułożony kontroler w boku ekranu. Czy go jeszcze trochę powiększyć, dać do góry, do boku, w dół. Nie, po prostu dajcie znać, a ja w międzyczasie stracę drugą bramkę. Dobra, może skupię się na aucie. Okej. Dobra, tu złapmy. Może i zrobimy stratę trzeciej bramki. Dokładnie, 3-0 przegrywamy. Dobra, musi polecieć pełny tryhard. Ale ciekawie wygląda ten boost z tyłka. Myślałem, że będzie dużo gorszy. Nie podobała mi się początkowo ta dziura z tyłu, ale nie wygląda aż tak tragicznie, jak myślałem. Na pewno lepiej wygląda, jak się boostuje, niż jak się nie boostuje. O, udało się strzelić pierwszą bramkę. Tu akurat auto nie miało żadnego znaczenia, ale przynajmniej wygląda całkiem ciekawie. Też na pewno ciekawą sprawą jest to, że dostajemy 3 samochody w ramach jednego pakietu, a nie tak jak w przypadku na przykład Lamborghini 1. Aczkolwiek wydaje mi się, że to Lamborghini po prostu było pojedyncze, ale na pewno bardzo konkretne. Tutaj fajny fliczek wyszedł, taki jakiś ładny. Okej. Mijamy go na pełnej. I strzelamy w obramowanie bramki. O tak, właśnie tak jak chciałem. O dobra, generalnie czuję, że hitboxy mogą nie być idealnie dowzorowane, bo tak jak sprawdzałem już na internecie, co oczywiście dzisiaj nie będę pokazywał, bo chcę to jakoś treściwie, jakoś na szybko zrobić, ale samo auto się wydaje przyjemne. Naprawdę przyjemniejsze niż się spodziewałem. Przynajmniej po tych paru sekundach gry. Tak przyjemne, że nie wykorzystam kolejnego opena, bo nie potrzebuję tego do pełni szczęścia. Hehe. O kurde, dobra, mocne uderzenie pod poprzeczkę. Fake! O, nie wpykło. No nie, no kolejna bramka przeciwnika tutaj ładnie sobie pogrywa. I nasza bramka na 5-3. A jeszcze co do dźwięku samochodu, to brzmi ono no tak typowo NASCARowo. Akurat nie wiem, czy ktoś z was w ogóle interesuje się NASCARem, bo to chyba tak bardziej w Ameryce jest popularne. Ja prawdę mówiąc, NASCAR kojarzę tylko i wyłącznie chyba z tego, że grałem w grę wyścigową i tam się pojawiło takie dziadostwo. To znaczy dziadostwo. Po prostu takie to jest jeżdżenie w kółko, nie wiem, ja wolę inne wyścigi. Ale jako samo auto to na pewno ciekawy dodatek. Myślę, że w Ameryce... O, kolejny ładny fliczek. Że w Ameryce to będzie zdecydowanie popularne DLC, bo tam się chyba tym jarają, tak mi się kojarzy. Dobra, fake kickoff, jak widzicie, tym autem wychodzi wyśmienicie.
wcale to nie jest tak, że auto nie ma tam najmniejszego znaczenia. No i... O, nie weszło, ale dobrze. Pięknie. Cudownie, że nie weszło. YOLO! Kurde, jakbym to jeszcze mógł strzelić jakoś, to by było klip życia. On robi pincha, jak widzimy, był tak mocarny, że aż mnie do obrony wywaliło. Bardziej... Ten pin zadziałał dla niego w ten sposób, że ja sobie pojechałem. O! Dobra, bronimy tym razem, nie damy sobie strzelić pod poprzeczkę. To było tragiczne, co zrobiłem. Proszę, nie stracimy gola. Dobra, tracimy gola. O nie, jak nas minął w ogóle tym wave dashem. No, za blisko podjechałem, to było słabe. Powinienem już challenge'ować albo wcześniej zawrócić. Mecz przegrany. Auto nie wydaje się złe. Wiadomo, że nie ma co oceniać po jednym spotkaniu, ale tak naprawdę nie mogę powiedzieć o nim za dużo złego. Prawdopodobnie do 2 dni pojawi się dedykowana recenzja Mustanga, bo myślę, że jest to najciekawsze auto z całej paczki. A teraz przechodzimy do kolejnego samochodu, czyli Camaro. Tutaj modyfikowanie samochodu wygląda identycznie, więc myślę, że nie będę wam go nawet pokazywał. O kurde, tutaj widzę, że jest kandydat na najdłuższe wizualnie auto. Mega śmiesznie ten taki wydłużony tyłek wygląda. Kurde, naprawdę jest mega długi. Nie kojarzę drugiego auta, co takie wrażenie sprawia, takiego przeciągnięcia. Może się nim ciężko grać przez to. Chociaż się zobaczy, na razie fliczek idealnie niecelnie. Kurde, zbierzmy jakiegoś boosta. Dobra, obronione i powinna być kontra? Czy nie dam rady dzisiaj? Oczywiście, że nie dam rady. Na raz! Chciałem go jeszcze podrażnić. No już pierwsze wrażenie, prawdę mówiąc, powiem, że sprawia gorszy od Mustanga. Właśnie ze względu na to, że strasznie mnie tiltuje długość tyłka tego samochodu, ale mnie strzelężował na szybko. Ale jest niesamowicie długie, gdzie w rzeczywistości na pewno takie nie jest. Więc to jest na jakiś tam pierwszy minus. Może będzie lepsze generalnie, ale przy tych ustawieniach kamery mnie trochę drażni. O, ładny fliczek przeciwnika. Co do dźwięku, to jest chyba identycznie jak w przypadku Mustanga. Nie wiem, czy te wszystkie trzy auta nie mają identycznego dźwięku. Bym musiał porównać jedno po drugim. Nie zdążymy tego strzelić na raz. Nie wiem, jak go spróbować ograć. Może... Dobra, próbowałem. To było tragiczne i chyba stracimy gola przez tą dziwną moją próbę. Dokładnie, 2-1 dla rywala. Fliczek w słupek. Kurczę, bardzo dobrze mi się obija pręty bramki tym autem. Generalnie to chyba kwestia mnie, a nie samochodu, ale może to też jest jakieś po części kwestia samochodu. Ale hitbox do minusa jest na pewno bardzo też fajny moim zdaniem. Nie jest to najpopularniejszy hitbox, tracimy trzecią bramkę. Też możecie dać znać, czy chcielibyście taką serię, że testuję praktycznie każde auto w grze, które można zdobyć po kolei. Również te, które już są wprowadzane od dawna, bo pomyślałem, że to może być w sumie coś ciekawego. Natomiast to był ciekawy gol. Ten pinch chyba bezpośrednio wchodził w bramkę, jak się nie mylę. I... No nie interwencja, ale powiedzmy, że wybiliśmy jakoś tę piłkę. Boost zebrany, kurde, chciałem go zabić, w sensie zdemować. Ale niestety tracimy bramkę, bo się nie udało. Mocny fliczek i tak jest, 4-4. Te auta chyba generalnie wszystkie będą miały dobre fliki. Jest to dobre do tego hitbox, ale moje kick-offy są słabe na każdym hitboxie. I fliczek. Bardzo dobry, moim zdaniem. Podobał mi się. No, fake kick-offy na tym aucie też działają. To jest to, co trzeba przetestować na pierwszym miejscu. A co do air dribbla? No to jeszcze tutaj bumping z pozdrowieniami dla Bruza. Zdążymy? Proszę! Tak jest! Udało się, ale się bałem, że mnie znowu zniszczy w ten taki długi zderzak z tyłu. Trzeba to wywić jak najszybciej. O tak, udało się. On się podda chyba, jak strzelimy teraz bramkę, bo już nie będzie miał szans na nadrobienie. 8-5. Nawet nie zdążyła wpaść piłka do bramki, tak jak właśnie wspomniałem. Wygrywamy. No i na zakończenie dzisiejszego odcinka Toyota, która z tego, co widzę, po pierwsze z tyłu wygląda chyba najlepiej tak w rokecie.
I chyba wydaje mi się, że może być najlepszym autem, jeżeli chodzi o grywalność, bo jest taka kwadratowa, czyli będzie dobrze dodawała hitboxy, przynajmniej jest taka szansa. Dobra, zagadałem się i tracimy pierwszą bramkę w głupim stylu. Ale jak na takie auto, które przynajmniej moim zdaniem jest najmniej popularne, najmniej ciekawe teoretycznie z nazwy, to myślę, że może być najlepsze, jeżeli chodzi o grę. To lub Mustang. No wiadomo, że wygraliśmy Camaro, a nie Mustangiem, ale przyjemniejsze wrażenia miałem grając właśnie... O! Proszę? Aj, obronił. Przyjemniejsze wrażenia miałem grając Mustangiem. Wydaje mi się, że na dłuższą metę on będzie lepszy. Oczywiście, tak jak wcześniej już mówiłem, po jednym meczu to nie ma co oceniać. Takie troszeczkę... bardziej zaawansowane testy samochodów będą na dniach, ale już nie będę tego mówił w kółko i w kółko. Okej. Daliśmy się zniszczyć, to było głupie, wiedziałem, że będzie nas chciał właśnie rozwalić. No ale, nie wiem, brak wprawy, brak jedynek ostatnio. Gra ziomek bardzo pasywnie, także nam to odpowiada. Strzelmy sobie pod poprzeczkę, zróbmy to samo. Albo dobra, nie, podryblujmy. Strzał pod poprzeczkę. I mamy czystą dobitkę. Dobra, szybki kontratak. Proszę. Tak jest, 4-2. Generalnie, jak nie jestem fanem Toyoty, generalnie tego samochodu, to gra się nim bardzo dobrze. Przyjemny jest po prostu. Fajnie, jakby Toyotę Suprę dodali, ale nie w jakimś, nie jakąś NASCARową czy coś tego rodzaju. Tylko zwykła Toyota Supra to by było mega. Tak samo wersja Mustanga, takiego zwykłego, nowego. To też by naprawdę było rewelacyjne. Chociaż tak jak myślę, Supra by pewnie nie była grywalna, ale Supra to dalej Supra. A teraz ładny fake i w zasadzie strzelamy bramkę, nie robiąc za dużo. I jeszcze ze wznowienia. Dobra, ten ziomek chyba zaraz się podda, bo już czuję ten gniew w jego kołach. O, ładna interwencja. Sobie ten sposób podbijemy, żeby troszeczkę ugrać czasu. On nam zostawił tutaj boosta, w sensie zrespiło przyspieszenie, jak już przejechał. Ja to sobie kopnę w ten sposób, żeby jakoś to jeszcze uratować. Nie wiem, po co tak wyleciałem bez sensu. A, chciałem polecieć na pincha, ale tutaj mnie zchase'ował trochę. Dlatego polecimy na kontrę z takiej sytuacji. On gra strasznie pasywnie, zachowawczo, co nie działa najlepiej. Tak samo jak nie działa, moje pudłowanie bramki. Dobra, jak nie mogę trafić w bramkę, to sprawię, żeby nie było bramkarza. Aha! Tak jest, fake zawsze na propsie. I cyk, Fliczek, kurde, obronił. I się wywalił. I to jeszcze jakimś ghost hitem. I to jeszcze obronił, nie zwróciłem uwagi, zlał mi się ze ścianą. Nie zauważyłem go autentycznie. O kurde, ale wyrzutnia rakiet. A niech już sobie wykończy, ten mecz jest wygrany. Także generalnie tymi naskorowymi samochodami wyjdziemy na plus. Może nawet wbijemy wyższą rangę, kto wie, kto wie. No chyba, że zrobię jeszcze kilka takich wznowień na szybko. Ale nawet nie zdążył strzelić, mecz wygrywamy. Zobaczmy, czy udało się wbić tymi samochodami rangę Grand Champion 2. Otóż udało się, także nie mogą być tragiczne. Jeszcze na koniec, żeby to jakoś podsumować, czy opłaca się kupować ten pakiet? Chyba tak jak prawie z każdym licencjonowanym DLC, jeżeli ktoś chce się zdecydować na zakup tego typu samochodów, to tylko i wyłącznie, jeżeli mu się podobają wizualnie, jeżeli jest fanem NASCAR-u lub któregoś z tych samochodów, bo jeżeli chodzi o samo granie, to niestety na tle takiego chociażby Dominusa, no tego akurat nie, ale Octane'a, czy też Fenka, to wypadają trochę blado. Ale prawdę mówiąc, chyba osobiście bym wybrał zakup takiego Lamborghini. Ewentualnie jak macie tylko 2000 kredytów, to poczekał na tą Formułę 1, co niedługo ma wyjść, a nóż będzie trochę ciekawsza. Chociaż to czekanie to też może nie być za dobry pomysł, ponieważ te auta nie będą wiecznie. W momencie, kiedy już wyjdzie Formuła, to ich nie będzie w grze. Ale mniejsza z tym, ja już nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Bez przedłużania, elo elo.